Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Bezpieczeństwo w transporcie międzynarodowym to duży problem. Napływ imigrantów, rosnąca przestępczość, przede wszystkim brak odpowiedniej infrastruktury, która pozwoliłaby kierowcom odpocząć w cywilizowany sposób, bez świadomości ciągłego zagrożenia. Najprawdopodobniej w najbliższym czasie wiele w tym zakresie się nie zmieni. Tym bardziej należy dołożyć wszelkich starań, żeby to bezpieczeństwo choć trochę zwiększyć, a przynajmniej unikać w miarę możliwości niebezpiecznych sytuacji. Na początku, jak zacząłem jeździć, nie zwracałem szczególnej uwagi na to, gdzie parkuję. Parking to parking i już. Ale po kilku niebezpiecznych zdarzeniach zacząłem coraz bardziej zwracać uwagę na kilka szczegółów i w tym odcinku właśnie chciałbym powiedzieć, jak zabezpieczyć się przed włamaniem do kabiny i kilka takich sugestii dotyczących bezpieczeństwa w trasie. Zapraszam do oglądania. Pierwszym producentem ciągników siodłowych, który opracował nocny zamek, tak zwany night lock, do swoich pojazdów był DAF. Blokada jest zamontowana w bocznej ścianie kabiny. Wsunięcie spodnia ze stali do podłokietnika w drzwiach uruchamia właśnie taką blokadę. W skanii nocny zamek jest w postaci nakładki, którą nakłada się na poręcz. No i trzeba też oczywiście wiedzieć, że na pewno nie należy używać takich blokad podczas jazdy. Ale nie każde auto posiada tego typu zabezpieczenia. Na szczęście są też inne możliwości. Na przykład dostępne są zestawy wewnętrznych zabezpieczeń antywłamaniowych do drzwi ciągników. Bardzo prosty montaż, no, mechanizm montuje się w drzwiach, dopasowując i przekręcając śrubą ze skrzydełkami. Takie zabezpieczenie do różnych marek aut można znaleźć, między innymi na Allegro. Koszt to około 100 zł. Myślę, że każdemu pracodawcy zależy na bezpieczeństwie kierowcy i chyba raczej żaden nie będzie robił problemu, aby pokryć koszty zakupu takiego właśnie zabezpieczenia. Starym, ale równie skutecznym sposobem jest spięcie się pasem w kabinie. Starsi kierowcy na pewno znają tą metodę zabezpieczenia drzwi przed włamaniem. Przygotowałem sobie tutaj taki pas. Pokażę Wam. Nie jest to nic trudnego. Ale kiedyś, jak będziecie w jakiejś sytuacji takiej dosyć mało komfortowej, w jakimś miejscu będziecie stać, gdzie naprawdę będziecie niezbyt dobrze się czuli i niezbyt pewnie, a nie będziecie mieli żadnych narzędzi, wtedy warto po prostu pomyśleć, żeby wziąć i właśnie wykorzystać ten sposób. Źle zrobiłem, o, spoko. Można sobie kupić taki jeden pas i mieć go sobie gdzieś tam schowanego w kabinie. Schować sobie gdzieś tam go w kabinie. Żeby był czysty. Tutaj dajemy pas przez dwie rączki.
Wyciągamy go troszkę. A ten pastruchu jest taki długi. Można go zawsze sobie przyciąć. Nie będę akurat teraz sobie ten pas, nie będę go niszczył. Jak mówię, pas można przyciąć, żeby on nie był za długi. Przyciągamy go przez dwie rączki. Następnie przyciągamy go tak, żeby móc sobie dwie sprzążki tutaj zahaczyć. No i spinamy tak, jak normalnie brzmi. Spinali towar. Na to uważać. Robi to też z wyczuciem. Tak, żeby sobie nic tutaj nie uszkodzić. To wiadomo, plastik. Też to wszystko jest delikatne. Z wyczuciem, tak żeby sobie nic nie uszkodzić. No rozwiązanie jest takie niestety. Troszkę to może dla kogoś śmiesznie wyglądać. No ale jest to jakieś rozwiązanie na bezpieczną noc, że tak powiem. Można jeszcze dociągnąć. Zawsze właśnie, no trzeba uważać, bo to wiadomo, to jest wszystko tutaj delikatne, tak żeby nie narobić sobie żadnych szkód. A w skani, jeśli chodzi o ten nocny zamek, no to działa właśnie coś takiego. Bardzo, no bardzo proste rozwiązanie, tu nie ma żadnego jakiegoś, żadnej filozofii. Jeśli chodzi akurat tutaj o skanie. No i to tak wygląda. Zdarzają się przypadki, kiedy podczas napaści na kierowców dochodzi do odurzania gazem, który jest puszczany do kabiny przez wentylację podczas snu kierowcy. Akurat nigdy nie doświadczyłem takiego zdarzenia, ale myślę, że na pewno może być to groźne, ponieważ użyta za duża dawka substancji chemicznej może być niebezpieczna dla człowieka. Aby się zabezpieczyć przed tym zagrożeniem, warto zostawić uchylony szyberdach. Jeśli bowiem dojdzie do zagazowania kabiny gazem odurzającym lub paraliżującym, gaz będzie miał możliwość wywietrzyć. Można zastosować czujniki wykrywające obecność substancji odurzających lub paraliżujących w powietrzu. Takie czujniki reagujące na większość używanych gazów są też dostępne. Można nawet na Allegro też sobie zakupić. Tak naprawdę nigdy nie wiemy, gdzie i kiedy możemy znaleźć się w niebezpiecznych okolicznościach. Najbardziej niebezpieczne jest moim zdaniem w okolicach dużych miast. Wcale to nie muszą być dzikie parkingi, ponieważ na stacjach benzynowych też zdarzają się przypadki włamań do kabin. Jakie mamy jeszcze możliwości? Nie zawsze firma zgadza się, aby stawać na płatnych strzeżonych parkingach. Wiadomo, ze względu oszczędnościowych. Jeśli jest taka możliwość, stawać na oświetlonych dużych parkingach, stając na strefach przemysłowych, szukając takich miejsc, gdzie są kamery. Staram się przynajmniej zawsze stawać przodem do wyjazdu, na przykład w rzepi uliczce. Dobrze mieć też kamerkę samochodową zamontowaną z możliwością nagrywania podczas postoju. Także kilka jest takich możliwości. Oczywiście nie twierdzę, że wszędzie jest niebezpiecznie i wszędzie czekają na nas, aby się tylko włamać i nas okraść.
ale uważam, że tutaj w tej kwestii zawsze lepiej być po prostu przezornym i po prostu w miarę możliwości się zabezpieczyć. Zapraszam do komentowania. Może ktoś z Was znalazł się kiedyś w niebezpiecznej sytuacji i chciałby opowiedzieć. A może macie jakieś swoje patenty na zwiększenie bezpieczeństwa w trasie i chcielibyście się też podzielić z innymi kierowcami. Pozdrawiam serdecznie i wszystkim życzę bezpiecznych tras. Trzymajcie się, cześć, pozdrawiam.